Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2020. Słuchajcie, zawitaliśmy na tor tutaj mieszczący się w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy w lidze Polskiej Ligi Pomykaczy. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda, wbijajcie na Facebooka. No i zobaczcie, co tutaj się będzie działo. Przed Wami, słuchajcie, trzecie Grand Prix sezonu numer 1 Polskiej Ligi Pomykaczy. Sesja kwalifikacyjna przed Wami, no a później oczywiście wyścig 50%, także żeby nie przedłużać, słuchajcie, zapraszam Was do udziału w tym odcinku właśnie w sesji kwalifikacyjnej sezon numer 1 Grand Prix numer 3 Wielka Brytania, Polska Liga Pomykaczy. No to już jest ta sesja? Już się rozpoczęła? Co Wy mi nic nie mówicie? Żałuję, bo tak dar mordę. On ma taki głos, a nie inny. A nie, Robert jest. No jest, ale nie ma go na kanale. I słusznie. Ładuje się. Że nie ma go. Jeszcze się ładuje na kaczkę. Jakbym go słyszał, ten pierdolce dostał. Tak. Byś nie wytrzymał. Zresztą wczoraj już mu... Znaczy ten, tydzień temu. Dałem już muta nawet, tylko że AMG odmutował od razu. Nie wiem dlaczego. Co będziesz mu go mutował? Przykro mu się zrobi. Cię zepsuło, nie było mi słychać. Nie było cię słychać, zepsuło się coś. Ale wisik będzie suchy. Wisik będzie suchy, chłopaki. Ustawcie się pod suchu. To po chwalach. Chyba, że ten. A co jest deszcz? Ale gówno. Dajcie mi jakąś, dajcie mi sobie. No, mówiłem, żeby dać na bezchmurną, a wszyscy nie. Dynamiczna. A teraz płaczecie. Ja mówiłem tak. Ja mówiłem, żeby dać właśnie. Bezchmurną. No i gdzie? Ja mówiłem pochmurno, ale sucho. No, znaczy, żeby było sucho. Żeby po prostu słońce też nie nawalało w oczy. Macie jakiś setup? Tak, no sucho. Nadacie mi? A, ja już wyjechałem. No ja też. A ja mam bardzo fajny setup. O, no to mów mu. Ale już wyjechałem. No ale, w sensie, że... No nieważne. Teraz sobie was poglądam. A nie, tylko kaczka wyjechał, patrzy i inny. Kaczka jest zajebista. Rozjebie się na pierwszym okrążeniu. Siema, Kulbank, jak tam za mną? Gorzej, jak rozjebie wszystko. Polecę. Tylko, że ja nie mam skrzydeł, więc tak mam lecieć. Jak jest kaczka na tym, na kanale, to jest zadymka, czy co? W sensie w sesji? Trochę. Jezus, naprawdę nie mogę być, interów nawet. Jeszcze inter jakoś bym zniósł, ale uetów nie zniosę. Nie, z workshopa posłucham. Intery jeszcze byłyby do zniesienia. Siema, kto w górę? Czy to jest Kubica? No czekaj. O, tak. Jest Kubica. Dobra, to ci mówię od razu, Kubica. Jak będziesz darmo... Dobra, zostaw go, kurwa, i straszysz go. Jeszcze ucieknie z ligi. Robert, co zrobiłeś, że Malfa Tauri jeździsz? O, dobra, jest Gituwa. Nie, czekaj już. Ha, dobra. Lordzik! Co się stało? Trochę tak. Co to się stanęło? Kubica, to trochę nie za młody jesteś, jak na Kubica. Żelu, żyjesz tam? Jak na Kubice. Jak? Co? No nie za młody, to jesteś jak na Kubice. Od lat Wielka Brytania. Bo Kubica to tam chyba z 34 lata na Kalkuma. Oj, Dark Owen, co to było za break test? Ja? Dark Owen. Puszczałem was. A to za mną jechałeś. No bo ja się za tobą tunelowałem. Dobra. Dobra, Dark Owen, was puścić. O matku, bo... No halo, czemu wy koledzy wywaliliście? Kto ci go? Nikt ci go nie wywalił. Wywalił mi ktoś. Spokojnie. Nie wiem kto. Nie. Kubica, spokojnie. Stay cool.
Kubica, ale weź mnie przepuść, bo ty jesteś na AI, a twój bot mnie nie przepuści. Dzięki, jesteś już zgłoszony. Jeszcze ja, Kubica. Chyba, ale dobra, zgłoszenie mam tu. Nie tylko o TMG, ale jeszcze ode mnie. Nagrywałeś AG? Tak, ale Kubica, co ty robisz? Czemu ty wbijesz do sesji i przyłączasz się na bota, kiedy wszyscy mają hotlapa? Którego już jednej osobie zepsułeś? Ty chcesz polecieć, co? Dajcie mu żyć, chcę tego życia. O, to jest kierowca A, Robert, masz Assetto Corsa, to cię mogę wcisnąć do... Jak weźmiesz Orlena ze sobą i bez parówki w DTM-ie, możemy cię wziąć. Ale nie, no co ty robisz? Cool Mike? Robisz reklamę tutaj, nie? Na tych S-kach hamujesz w deszczu? A czy na ten drugi zakręt w S-kach hamujesz albo odpuszczasz gaz? Mago Becket. Tak, trochę opuszczam. Dobra. Kamul deszku ma. Nice. Nie, aż tak mam do panów pytanie, ej. Ja mam do was pytanie, wam to oglądać na wyścig, czy nie? Na ostatnim zakręcie jeszcze speed. Ej, wam to oglądać na wyścig, czy nie? Oczywiście. Może za pomocy? Badom, jak jest Robert Kubica, to zawsze. Okej, dobra. Robert, to nie będzie zestawu. Robert, to będzie na ten wyścig. Cholerny deszcz. Nienawidzę tej pogody. Ja tam mogę jeździć w deszczu. Klowara mu chcę zajebać za to, że kazał włączyć dynamiczną. Klowara mu chcę zajebać po prostu za to. Ale to było do przewidzenia, że będzie deszcz. 50% na deszczu. Co mogłeś się rzeczywiście AMG sprzeciwić. Mogłeś się mu naprawdę sprzeciwić. W kwestii tego jebanego deszczu. Nie, aż tak źle, panowie, o czym wy mówicie? Jest tragicznie. Dobrze, w ogóle to w tym działa. Będzie ciekawie na starcie. Jazda w deszczu to jest tragedia. Powiem. Ale chłopaki, będzie ciekawiej na starcie. No, ciekawe, się większość osób rozwali. To jest ciekawe, nie? A ja tam w ogóle jedziesz pierwszy, jesteś na ostatnim okrążeniu, nie? Ja cię nie rozwaliłem. Chcesz pojechać w boksie, czy nie? Unieważniłem sobie na ostatnim zakręcie. Jeszcze wyspinowałem do tego. Nie, patrz mi się. Kurwa, zarzuciło mnie. Kubica, który jesteś? Nie! Kubica stąd poszedł. Kurde! Co on robi? Nie wytrzymał. To. Psycha mu siadła, no. Ja tu czekam na tego gościa. To mówię właśnie, że nie wytrzymam już. Ale AMG jest taki... Nie, dobra, to jest Lewis Hamilton. AMG, jak szybki jesteś na Singapurze? Znasz, puszczam cię. Ja muszę sobie schłodzić się pod, bo mam 90 stopni na tyle na... Słuchaj, lepiej mieć 90, niż jak ostatnio miał ziomek u SES. Miał mi 200 stopni, to ja pierdolę! Ja pituję. Mówię, ale... zajebiście! No, ale ty dziecko się wulgarnie wydarzysz, jak tak mówię. Mówisz właśnie sam. Co, że głos mi się załamuje? Kaczka dyskwalifikacja. Bardzo. W rektor desku. Desku łapią wszyscy. Tylko trzy osoby. Więc. Ja mam jak na razie najsłabszy czas. Jaki masz czas? 1.475. Ale to przez... Chłopie, ty mnie powiniesz. Ale na suchym jaki żeś wykręcił. No, 1.24.6. 1.4.026? 1.24.6. A 24.04. Nie, czasem nie zrobię.
Serio, jak masz, jak ja ci podesłam na live, to zobaczy jak w głupi sposób się rozjebać. Czekaj, wchodzę na tego live'a i idę się poświęć. Ha, nie mogę. Wyłączyłeś możliwość oglądania w innych sezonach. To co ty gadasz? Nie mam chęci na to, że wyjeżdżam. A nie, dobra, mam już. Kolejny w te koszmarne warunki. Chociaż Jeff mi już powiedział, żebym na Intery wyjeżdżał. No, Karamzy to już jest. Jak to już jest na Interach? Był już jest chwilę. Tak, jest na Interach. Teraz mi się pokazało, że... Na Interach. Czyli co, głupio robię, robiąc teraz czas na łetach? No w sumie nie, bo to nie jest jeszcze na Intery, bo mocno pada. Może pod koniec będą Intery. Ale ja zrobiłem trzeci czas i Mikus jest 2,5 sekundy czas dalej. Chyba stał ja. Nie wiem, ja chyba się przerzucę na Twitcha. No, przerzucaj się na Twitcha. Czekam. Ej, w ogóle ma być Forza Horizon 4 na tym, na jak to się mówi, jest na już. Steamie. Jesteś na Steamie? I fajne spiny, no. Nie? Tak? Ta gra jest takim gównem życiowym, to jest taki ściek, ta gra tak rujnuje, że nie polecasz temu nikomu. Fajna jest ta gra, co tam gadasz. Znaczy, jak ktoś ma zdrową psychikę i nie chodzi do psychiatry nigdy, to lepiej niech nie gra w tą grę, bo zacznie chodzić. Ta gra tak... Jaką? Inaczej, gra jest spoko, ale społeczność gry tak niszczy technicznie, naprawdę. W żadnej innej grze na Sporty Strike'u nie masz i chorej społeczności. W przypadku to niektórych, bo nie mówię, że wszyscy, ale mówię, że są tam, o! Dali peżota nie uczyła i do tego. W jakiej ty grze mówisz to teraz? Co? O Forza Horizon. Aha. Nie wiem, ja Forza grałem od drugiej części. Ja też grałem, tylko właśnie w drugą. Nie, ja grałem od drugiej, mam drugą, trzecią, czwartą część. Ale drugą miała w ogóle fajną mapę! Druga miała mapę coś, nie wiem, w stylu Need for Speed Heat, miałeś Francję. No. Południe Francji miałeś, piękny klimat. Ej, miałeś tak południe Francji... Było tak, nie. Miałeś Castelletto i... Ej, nie, dobra, ja mam... Miałeś nie tak mam naprawdę Pogulski. Francję i Włochy, później to... kontakt karantynowy z tym. No co ty, ja na niego stawiam, czy on wygra. No tak, ale Karamzy to serio? Boże, teraz nawet też spin? Ja nie wiem, co już na Intery idziecie, czy nie? Ja na łetach dalej próbuję. I się spinuję dalej na łetach nawet. Panie... Dobra, mam to Intery. Dobra, zjeżdż. Pierdolę, biorę Intery. Jeff to jest w ogóle kozak, chłopie. Jeff to jest, nie wiem, on wie wszystko. Robert i James. Ale Kubi, ten Robert Kubica to jest w ogóle, czy nie? Nie ma go. O kurde, są dwie... Ej, kto jeździ teraz w Ferrari? Miker Seal? Tak. Wiesz, że my mamy te same numery startowe? Co? Mamy te same numery startowe. Aha. Świetnie. Ej, dobra, serio? No, to ja mam knapki Miker Seal. Nie, to wam jakoś baga masz, bo ogólnie jest coś takiego, że jeżeli masz taki sam numer jak ktoś inny w sesji, na przykład tobie albo mu da numer, no inaczej, jak masz dwie osoby z takim samym numerem, to jedna osoba da numer bolidu, który wybrała. No, to Wolf się zna. Nienawidzę deszczu. Ja byłem rezerwowy, jako rezerwowy nie miałem możliwości wyboru numeru. Czy na przykład jakbyś... Był w Mercedesie i miał być Mercedesa i miał być taki same numery, to mogłeś mieć 44 albo 87. Takie lotto. A ja się znam, bo tą grę robiłem. Ale panowie, jak chcesz, to Interak dużo lepiej jest niż on. Tak, dużo lepiej. Lepiej nic na Interak? Nic nie mówcie, no pewnie. Bo ja cię rozjebałem. Dobra, jak mówicie, że lepiej na Interak, to już też będę... Tak, jest przyczepniej, o wiele. W ogóle to na kamieniach najlepiej jest. Dobra. Ja przynajmniej sobie opołówki na deszczu. Ja weź ogarnij, jakiego miałbyś gripa, jakby się na oponie zaczął papier strzelny. Chłopie, że to prosto. Nie byłoby ciekawie.
No jakby taki papier ścielny, w sensie owinięty do, dookoła, zewnętrzną stroną, tą taką... To gripa w ogóle by nie było. Miał być gripa na asfalcie. Albo taką, nie wiem, to kanyga wiesz, jak... No to chodzi, wchodziłby w bokiem. W ogóle, czy by to się dało zrobić? Ej, a widzieliście, jaką kierownicę kupił ostatnio Rularos? Tak. Ja widziałem. To jest naprawdę kopiowane ze stanowiska, co się dzieje. 10 tysięcy. No, tak. Ale napisał na Facebooku, kurde, ja mówię, taki... nie, na razie znaczy, nie... ja ostatnio widziałem ten sam zestaw, co on kupił używaną, używaną za 7 tysięcy. Tak, to jest shit dory inter. Ja nie polecam teraz Mastera TMX, to jest największe gówno, w sensie kiełki na sobie jest spoko, ale system płacenia jest tam taki gówniany jak Mercedesie Fałki. Ja tak, nie, nie no, ale śmiej się, ale ja postanowiłem, bo miałem 2018 do tego jeszcze, nie? Postanowiłem pewnego razu na mokrej Hiszpanii, że nauczy się jeździć deszczu. No to włączyłem sobie wszystkie, wiesz, feedbacki i wszystko na maksa, na chyba 150%, jak tam na maksa jak się dało zrobić. No i w pewnym momencie jadę, ona zgasła i się odpalić nie chciała. Wystawiłem na balkon na noc, bo tutaj była. Nie chciała. I leży. The radar's showing a clear patch on its way. There's about 10 more minutes of this race. No, ja może będę powiedzieć, te 150 RS. RS to nie szybszy, to fokus to będzie ciągnić. Znaczy, ona ma... RS-ka się liczy tym, różni się tym od zwykłej, te 150, że ona ma 3 pedały, czyli że gaz hamulec sprzęgło. Na sprzęgło. No to tak samo, TMX-a Pro, to też masz tam 3 pedały. No to też tak. Podwójny po prostu pedał hamowania. Znaczy TMX to tak naprawdę te 150, tylko że dla Xboxa. Nie wiem, ja się nie jestem, kupiłem po prostu to gówno, bo chciałem pograć do kierownicy w Polsce i kupiłem to. I... Nie wiem, ja myślę też o Logitech G29. Polecam. To jest spoko kierownica, ale wszyscy ją mają w sumie. Ja też ją polecam, naprawdę polecam. Także znaczy, nie wiem. Nie wiem, ja naprawdę jak tam dokupić. O kurwa. Panowie, ulala. Co się stało? Taki o kurwa. No to Robert Dick ma proste slapa. O kurwa, serio, to ja mu gratuluję na kanale, czekaj. Ej. Taki my sobie rozmawiamy, ja taki patrzę, że Robert widzę wiesz, taki, o kurwa. Ja wam mówię, ja będę teraz Edim Jordanem, to jest przyszły balem, to jest przyszły mistrzniki. To po okrążeniu już mam, już po kwalach. No już. O, mam razie już po Robertie. Zrobię okrążenie i pójdę do garażu, nie? Ale się ślizga ten nie Robert. Nie dam rady już. Ale się ślizga ten Robert. A może ty, a może no, Robert miał hammer time'a? Dopiero zaliczył pina. No, MGSORA, ale no i celowo chcę koźbę sobie spowodować. Ja bym to zrobił Robert. I muszę Robert 15 miał... restartować, deszcz mnie zniszczył. Robert miał hammer time'a, w sensie wbili mu do pokoju, wiesz, mówią, że ma błąd. Mówi, że za szybko by szybko okrążenie zrobił. Tu deszcz mnie zniszczył. No i się rozbił Robert. No co ty gadasz? No nie, no ja gratulowałem, mówiłem, że postał usunąć. Ja myślę, że on to celowo robił po prostu. Ja myślę, że Robert po prostu dostał komendę od rodziców, że musi wyłączyć i popełnił tą karaki. Albo że jak nie wyłączy gry, to router mu wyłączą. Dobrze, N1136. Kierowcy sobie zadań. Czy poprawi to kierowca Alfa Tauri? A nie, nie, nie może być na Roberta Kupnicy. Mówię, ja no już jest. Masakra. Weźmy Robert Kika wyprzedźcie, no. Co według mnie ma? Ej, mam teraz takie, mam taką rozpinę. A co jeśli to jest siostrzeniec Roberta Kubicy, który załatwił mu najlepszy sprzęt, jaki może mieć do escortu? Co jak on taką G9? Nie, on jeździ na G29. On jeździ na G29. Jak to był, mamo taki. Jaką wykręcił, kolejny. I co, nie myślisz, że taki siostrzeniec Roberta Kubicy gdzieś nie na stych i pokazuje tam Robert, takie Roberty kartonowe? Jaku prawie sekundę przewagi nad AMG ma. Kurde, nie, no to po co na ja nie. Was? To już nie macie co robić, ten wyścig, możecie już jechać do garażu. Karamzytowy jeszcze zrobi pewnie, minutę. Poniżej minuty zrobi karamzytowy. Minutę, no. Ale gdzie on się tak nauczył... Panowie, gdzie on się tak nauczył jeździć? Kto? Keramzytowy. Ej, nie, Keramzytowy nie wiem.
Bo kto robił ostatnio w Singapurze CES, to jest masakra. Zrobił 1.34-0.37 na suchym. On strasznie do tego, on strasznie przetryhardował, bo na końcu takiej ligi CFL to on był tak mniej więcej po środku. A jak się zaczął nowy sezon, to cały czas jest pierwszy tam. Nie do boku. Ale właśnie, powiem ci jako, ja byłem na jakiejś lidze, byłem w CES, nie? Szef MLC-a. Jak poszedłem na jakąś ligę i patrzę, jak ja mam na Golden League, nie? I tam ten zrobił się ten stoł, ja mówię, chodź do mnie. No i tak go wziąłem i jeździł. I wygraliśmy prawie mistrza, ale się nie udało, bo chwajety są w koło, w koło, na zagręcie kurde. Walczą ze sobą. Z Burzek Derkowem. Powaleni. Palak jeszcze walczą. Co innego wyjścia. Fajnie, jak na przykład dali ten, dali wodę z tak to zakręty i piasek taki. A w ogóle jakby posypali to, że tam Barcelonę piachem. Wjeżdżają. I tylko czas nam zabierają. Stachurski ogarni to, robisz Barcelonę, nie? F1. Ale sypiesz tony piachu i masz taka F1. I zamiast Kaulasa Sańca wbijasz, wiesz, robisz Kaulasa Sańca, ale dajesz ojca, nie? I ojciec wygrywa wyjście. No, oczywiście jeszcze dobił. Dwie dziesiąte się po chłopu prawi. Kto? Kramzydowy tak naprawdę ma lepszy czas odpiechał o 0.2 z hakiem. Od kogo? No. Matko święta, ja to widzę. Dobra. Wyścig musimy się ułożyć, dobrze. W ogóle Tomasz Stachulski posiadł tego live'a. No to akurat ja wiem. Kurwa, 15. No bo deszcz mnie zniszczył po prostu. No ale w deszczu właśnie mogłeś być wysoko, bo nikt nie potrafi jeździć w deszczu. Często ty... Jak to mówi Will Buxton, deszcz weryfikuje kierowców. Pomyliłeś odwagę z odważnikiem, możesz pakować się z tej ligi już. Deszcz mnie przerósł. No.